koniec z dokarmianiem ptaków suchym chlebem i ciastkami. Czas na zdrową karmę, czyli mieszankę zbóż i ziaren. Taki pomysł pomaga rozerwać się dzieciom, wyjść dokarmić ptaszki, także super pomysł. Można się składać, wrzucić symboliczną złotówkę czy 2 złote, nawet dla dzieci. To jak najbardziej dla ptaszków. Jestem za. Ptasi bufet z pewnością bardziej przyda się zimą, gdy ptaki faktycznie będą potrzebować dokarmiania, ale już teraz pełni ważną funkcję, edukuje wałczan. Skorzystanie z ptasiego bufetu jest bardzo proste. Wystarczy wrzucić monetę, w tym wypadku 2 złote, przekręcić i od razu wypada ziarno. Ponadto znajdują się na nim instrukcje, jak i czym dokarmiać ptaki. Chcieliśmy naszym mieszkańcom od już dłuższego czasu pokazać, że karmienie ptaków chlebem jest po prostu złym rozwiązaniem. To najzwyczajniej w świecie im szkodzi. Szukaliśmy takiego rozwiązania edukacyjnego. Zgłosiła się do nas firma, która takie ptasie bufety montuje. I miasto wydzierżawiło jej teren. Na razie stanęły 2 ptasie bufety. Jeżeli będzie większe zainteresowanie wałczan, liczba automatów na pewno się zwiększy.